Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 21 września 2015 roku wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności artykułu 49 paragrafu 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń z artykułem 31 ustępem 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z artykułem 54 ustępem 1 w związku z artykułem 31 ustępem 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z artykułem 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2, orzeka. Artykuł 49 paragraf 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń jest zgodny z artykułem 54 ustępem 1 w związku z artykułem 31 ustępem 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z artykułem 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy sędziów. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca pani Teresa Liszcz. Dziękuję. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest artykuł 49 ustęp 1 ustawy z 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń. Przepis ten stanowi, że karze aresztu albo grzywny podlega ten, kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie narodowi polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organem. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił wskazanemu unormowaniu niezgodny z artykułem 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz z artykułem 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 50 roku. Zgodnie z artykułem 54 ustęp 1 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów. Ograniczenia w zakresie korzystania z tej wolności mogą być ustanawiane zgodnie z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, o ile nie naruszą jej istoty, tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Zgodnie zaś z artykułem 10 ustęp 1 Konwencji każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, obejmujące wolność posiadania poglądów oraz przekazywania idei bez ingerencji władz publicznych, przy czym korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność zgodnie z artykułem 10 ust. 2 Konwencji może podlegać wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom przewidzianym przez ustawę i niezbędnym w społeczeństwie demokratycznym, między innymi ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku. Zestawienie obu wyżej wskazanych wzorców kontroli prowadzi do wniosku, że wnioskodawca zarzuca zaskarżonemu unormowaniu sprzeczność z jednolitym konstytucyjno-konwencyjnym standardem ochrony wolności słowa, który Trybunał krótko przedstawi. Postanowienia Konstytucji i przepisy postanowienia Konwencji zapewniają wolność wyrażania poglądów, wyrażanie opinii, przekazywanie idei, chroniąc ją przed ingerencją władz publicznych, jednakże z dopuszczeniem ustanowienia w drodze ustawy ograniczeń w korzystaniu z niej, o ile ograniczenia takie są konieczne w demokratycznym państwie dla porządku publicznego, w szczególności zapobieżenia zakłóceniu tego porządku. Zdaniem Trybunału nie ma potrzeby tutaj szczegółowego przedstawiania tych wielowątkowych, bardzo obszernych w orzecznictwie Trybunału w doktrynie rozważań poświęconych wolności słowa, zwłaszcza w tym ustnym uzasadnieniu. Jedynie sygnalizacyjne należy wskazać, że w demokratycznym państwie prawnym zajmuje ono poczesne, jeżeli nie wiodące, miejsce pośród innych wolności, zarówno konstytucyjnych, jak i wynikających z konwencji.
Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził w swoim fundamentalnych w tym zakresie orzeczeniach, że jedną z głównych podwalin demokratycznego społeczeństwa, które nie istnieje bez pluralizmu, tolerancji i szerokich horyzontów, jest swoboda wypowiedzi, stanowiąca podstawowy warunek rozwoju takiego społeczeństwa oraz rozwoju każdego człowieka. Przy czym swoboda ta ma zastosowanie nie tylko do informacji i poglądów odbieranych albo uważanych za nierażące albo obojętne, lecz także do tych obraźliwych, szokujących lub wprowadzających niepokój w państwie lub w jakiejś części społeczeństwa. Przy tym samo wyrażanie poglądów może następować zarówno przez wypowiedź ustną, pisemną, jak i za pomocą obrazu, dźwięku, jak również otwarcie manifestowanej postawy, na przykład noszenia określonego stroju w określonej sytuacji. Gdyż wymienione postanowienia Konstytucji i Konwencji chronią wszelkie zgodne z prawem formy ekspresji umożliwiające jednostce uzewnętrznienie i eksponowanie jej stanowiska. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego na konstytucyjne uprawnienia przewidziane w artykule 54 ust. 1 Konstytucji składa się prawo do debaty politycznej stanowiące istotny składnik demokratycznego systemu prawnego. Swobodna debata publiczna w państwie demokratycznym jest jednym z najważniejszych gwarantów wolności i swobód obywatelskich, a stworzenie w owej debacie odpowiednich gwarancji korzystania z wolności wypowiedzi jest konieczne tak ze względu na aspekt osobisty, jak i polityczny jednostki. Stworzenie warunków dla swobodnej wymiany poglądów nie oznacza jednak przyzwolenia na wszelkie formy wypowiedzi, ponieważ omawiana wolność nie obejmuje co do zasady wypowiedzi jednoznacznie znieważających. Co do dopuszczalnych ograniczeń wolności wypowiedzi motywowanych dążeniem do ochrony autorytetu państwa i jego organów, szczególnie istotny jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygnaturze P12/09, w którym Trybunał orzekł o zgodności artykułu 135 paragraf 2 ustawy 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny z oboma wzorcami kontroli wskazanymi również w niniejszej sprawie. Stwierdzi tam, że ochrona państwa polskiego zajmuje pierwszoplanową pozycję w kodeksie karnym. Ochrona tej wartości jest ochroną wspólnoty w postaci państwa jako organizacji narodu, społeczeństwa i stanowi logiczne prius w stosunku do gwarancji realizacji wszystkich pozostałych wartości. Wolność słowa, jak to wynika już z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału, nie ma charakteru absolutnego. Zarówno na mocy konstytucji, jak konwencji zakazane jest propagowanie niektórych treści samej istoty nie mieszczących się w aksjologii demokratycznej przestrzeni prawnej. Wolność słowa może zostać ograniczona, ale ograniczenie takie oprócz spełnienia formalnego kryterium ustanowienia go w ustawie nie może naruszać istoty wolności. Musi być przydatne, konieczne i proporcjonalne w kontekście założonego celu regulacji, a także musi być uzasadnione co najmniej jedną przesłanką materialną wymienioną w artykule 31 ust. 3 Konstytucji. Przechodząc konkretnie do niniejszej sprawy, trzeba stwierdzić, że problem konstytucyjny w tej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy uznanie przez ustawodawcę określonych zachowań opisanych w zakwestionowanym przepisie za wykroczenie ogranicza wolność słowa, a jeśli tak, czy ograniczenie takie może zostać uznane za dopuszczalne na gruncie konstytucji i konwencji ze względu na porządek publiczny wymagający zapewnienia szacunku narodowi polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej konstytucyjnym organom. Przystępując do analizy tej sprawy, rozpatrywanej przez Trybunał, który zapadł przed chwilą wyrok, należy określić znamiona wykroczenia z artykułu 49 paragraf 1, bo przynajmniej część z tych znamion jest właśnie przedmiotem zarzutów ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Scharakteryzować podmioty i dobra chronione zakwestionowaną regulacją. Z mocy tego zakwestionowanego przepisu odpowiedzialności za omawiane wykroczenie podlega ten, kto okazuje lekceważenie określonym podmiotom, a czyni to w sposób demonstracyjny i w miejscu publicznym. Słowo lekceważenie może nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o jego znaczenie. Z rozprawy wynikało, że trudno jest zwłaszcza odróżnić niekiedy lekceważenie od podobnego pojęcia znieważenia.
Ale na podstawie słowników i komentarzy doktryny można najprościej stwierdzić, że lekceważenie polega na uzewnętrznianiu braku szacunku należnego określonemu podmiotowi, czy wręcz na pogardliwym potraktowaniu tego podmiotu. Jeżeli zaś chodzi o demonstracyjny sposób działania, oznacza on takie zachowanie, które jest ostentacyjne, manifestacyjne, w którym osobie w ten sposób zachowujące się chodzi wyraźnie o to, żeby dotarło przekaz do świadków tego zachowania, że osoba, która się w taki sposób zachowuje, właśnie nie ma szacunku, że chce to zakomunikować otoczeniu, świadkom zdarzenia, że właśnie nie uznaje autorytetu, nie darzy szacunkiem określonego podmiotu. Chodzi o uzewnętrznienie w jakikolwiek sposób, a więc przy pomocy słowa, napisu, gestu, braku szacunku, czy wręcz pogardy dla określonego podmiotu. Zwracam uwagę, że okazywanie pogardy raczej jest związane ze znieważeniem, chociaż w słownikowych definicjach słowo pogarda pojawia się i przy definicji lekceważenia, i przy definicji znieważenia. To jest jeden z tych elementów, wskazuje na to, że w przypadku lekceważenia mamy do czynienia jakby z przypadkiem mniejszej wagi znieważenia. Aby zachowanie sprawcy wypełniało znamiona omawianego wykroczenia, musi ono nastąpić w miejscu publicznym. Na temat pojęcia miejsca publicznego jest też bogata literatura fachowa. Generalnie przyjmuje się, że chodzi o takie miejsce, które jest powszechnie dostępne, chociażby to była dostępność za okazaniem karty wstępu czy biletów. Jest kwestią interpretacji, czy to pojęcie obejmuje także zachowanie, które miało miejsce w internecie, w mediach, w środkach masowego przekazu. Nie będę tego wątku rozwijała, bo akurat Rzecznik Praw Obywatelskich nie zwracał na ten element definicji jakby szczególnej uwagi. Mówię, rzecz jest do dyskusji, jest to kwestia interpretacji, bo należy zwrócić uwagę na to, że rzeczywistym problemem zachowań lekceważących w stosunku do tych podmiotów chronionych w artykule 49 są właśnie różnego rodzaju wypowiedzi w mediach. Ale poprzestanę na tym, bo nie było to przedmiotem dywagacji Rzecznika Praw Obywatelskich. W świetle powyższego należy stwierdzić, że ażeby zachowanie sprawcy polegające na okazaniu lekceważenia określonym podmiotom mogło zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z artykułu 49 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń, kumulatywnie muszą być spełnione przesłanki miejsca publicznego oraz formy demonstracyjne. To ogranicza bardzo zakres zachowań, które są na podstawie tego przepisu penalizowane. Dobrami chronionymi zaskarżonym przepisem są naród polski, Rzeczpospolita Polska, czyli państwo polskie, oraz jej konstytucyjne organy. W pisemnym uzasadnieniu będą odpowiednio szczegółowe rozważania dotyczące pojęcia narodu. Mi się wydaje, że nie jest to w tej chwili konieczne. Nie było to również przedmiotem jakichś wątpliwości podnoszonych tutaj. Podobnie nie wymaga komentarzy, co oznacza Rzeczpospolita Polska. Jest pewien problem z konstytucyjnymi organami, chociaż przeważa stanowisko, że to są wszystkie organy, które niejako po imieniu są wymienione w Konstytucji i Trybunał przyjmuje takie rozumienie tego słowa, tego wyrażenia raczej. Celem ochrony tego przepisu jest to, żeby chronić autorytet. Nie tylko w przypadku narody i państwa, ale i w przypadku konstytucyjnych organów. O ten drugi przypadek głównie chodzi. Nie chodzi tutaj o ochronę osoby, godności, czy może nie tyle o ochronę godności osobowej, osoby fizycznej piastującej organ, będącej piastunem organu, co właśnie o
autorytet samego urzędu, chociaż nie jest tak, nie da się całkiem rozdzielić piastuna organu od samego organu. Powinno być oczywiste, że podważanie autorytetu państwa, nieszanowanie narodu, okazanie braku szacunku narodowi, podważanie autorytetu organów jest działaniem antywychowawczym, jest działaniem utrudniającym działalność i skuteczność działania tych organów. Zwłaszcza w Polsce, w naszym narodzie, który przez ponad 100 lat był pozbawiony własnego państwa, powinniśmy doceniać w sposób szczególny wartość państwa, wartość wspólnoty narodowej. Nie jest też żadnym argumentem to, że kodeks wykroczeń, który jest zawarty, zaskarżony przepis pochodzi z 72 roku. Znaczy on uchwalony w 71, przed życiem w 72. Ponieważ podobny przepis, i to jeszcze o szerszym zastosowaniu, bo w odniesieniu do instytucji państwowych, nie tylko konstytucyjnych organów, ale także ogółu instytucji państwowych, obowiązywał w kodeksie karnym z 32 roku. A teraz przejdźmy do zarzutów. Zasadniczy zarzut wnioskodawcy pod adresem zaskarżonego przepisu sprowadza się do tego, że penalizacja demonstracyjnego okazywania w miejscu publicznym lekceważenia narodowi polskiemu, Rzeczpospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom stanowi nadmierną ingerencję ustawodawcy w chronioną konstytucyjnie i konwencyjnie wolność słowa. Ograniczenie tej wolności będące konsekwencją obowiązywania zakwestionowanego przepisu nie spełnia zdaniem wnioskodawcy wymogu proporcjonalności, gdyż nie jest konieczne dla zapewnienia porządku publicznego. Tymczasem ustawodawca może, w opinii wnioskodawcy, penalizować jedynie zachowania poważne, czy też groźne, nie obejmujące demonstracyjnego okazywania lekceważenia, które powinno mieścić się w dozwolonej krytyce. Przedmiotem zarzutu poniekąd ubocznym jest ponadto ustanowienie przez ustawodawcę jako jednej z sankcji za omawiane wykroczenie kary aresztu. Jako że zdaniem wnioskodawcy, też powołuje się tutaj na Trybunał Strasburski, nakładanie kar izolacyjnych za słowo jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczy sprawcy skazanego za szerzenie nienawiści i podżeganie do przemocy. Zatem chciałabym się powtarzać, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że racją tego przepisu jest zapewnienie narodowi polskiemu i naszemu państwu Rzeczpospolitej Polskiej należnego poszanowania. Jeżeli chcemy, żeby szanował nas inne narody, przedstawiciele innych narodów na arenie międzynarodowej, to przede wszystkim sami musimy okazywać szacunek własnemu narodowi i własnemu państwu. Zapewnienie poszanowania zaś konstytucyjnym organom państwowym, jak już też mówiłam, służy zachowaniu porządku publicznego i stworzeniu właściwych warunków do funkcjonowania tych organów. Można dodać, że porządek publiczny, który nie jest takim oczywistym pojęciem, jako przesłanka ograniczenia wolności i praw jednostki rozumiana jest jako dyrektywa takiej organizacji życia publicznego, która ma zapewnić minimalny poziom uwzględniania interesu publicznego, w którym mieści się niewątpliwie sprawne działanie konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej i właściwy, pozytywny stosunek do dobra wspólnego, którym jest Rzeczpospolita, jak również do narodu jako suwerena. Penalizacja demonstracyjnego okazywania lekceważenia w miejscu publicznym narodowi polskiemu, Rzeczpospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom jest niewątpliwie pewnym ograniczeniem swobody wypowiedzi. Stwierdzenie to jednak nie zamyka sprawy i nie pozwala przejść do analizy samej dopuszczalności jego dokonania przez ustawodawcę bez pewnego ustalenia wstępnego. W opinii Trybunału Konstytucyjnego ze względu na znaczenie chronionych podmiotów trzeba tę ingerencję państwa w swobodę wypowiedzi postrzegać przez pryzmat tzw. debaty publicznej, czyli publicznie prowadzonej dyskusji, wymiany poglądów na temat spraw publicznych dotyczących szeroko pojętej materii państwa lub społeczeństwa, mającej na celu ocenę istniejącego w danej kwestii stanu rzeczy, dążenia do utrzymania, jeśli jest dobry, lub zmiany, jeżeli jest zły.
Z całą pewnością istotną, dopuszczalną, a może wręcz niezbędną częścią tak pojętej debaty jest krytyka działania istniejącego stanu rzeczy, w tym działania różnych organów państwowych. Debata polityczna powinna się jednak cechować rzeczywistością, powinna rzeczowością. Przedmiotem jej powinno być funkcjonowanie organów publicznych, partii politycznych, w tym także konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno mówić o tak rozumianej krytyce w stosunku do narodu polskiego czy Rzeczypospolitej, które jako takie odrębnej żadnej działalności nie prowadzą. Rzeczpospolita działa tylko przez swoje organy konstytucyjne, które są odrębnym podmiotem chronionym przez artykuł 49. Przedstawiane w ramach debaty argumenty powinny odnosić się do cech ocenianych podmiotów, przede wszystkim do ich działalności, a prawdziwość lub fałszywość podnoszonych argumentów czy zarzutów powinna być możliwa do weryfikacji. Tymczasem okazywanie pogardy za pomocą obraźliwych lub poniżających sformułowań, nie podlegających kwalifikacji w kategoriach prawa i fałszu, nie służy prezentowaniu ocen, nie służy w istocie debacie publicznej. Nie jest wkładem do debaty publicznej. Zwracam uwagę, że Trybunał Konstytucyjny, mówiąc w dotychczasowym orzecznictwie, a podobnie Trybunał Strasburski, oceniając różne wypowiedzi z punktu widzenia swobody debaty publicznej, zwraca uwagę na to, czy chodzi o wypowiedź, która jest jakimś wkładem do debaty publicznej, która dotyczy jakichś realnych działań, zachowań. Więc z całą pewnością krytyka nawet najbardziej złośliwa jest jakimś wkładem do debaty publicznej. Natomiast znieważanie czy lekceważenie nie są żadnym wkładem. Przy czym, jak słusznie podniesiono w czasie rozprawy, jeżeli sam wnioskodawca uważa, że okazywanie lekceważenia jest w istocie takim mniejszego kalibru przypadkiem znieważenia, to ten sam argument, który się odnosi do znieważenia, że nie jest w istocie wkładem do debaty, dotyczy tak samo zachowania okazującego lekceważenie podmiotom wskazanym w artykule 49. Lekceważenie okazywane demonstracyjnie w miejscu publicznym w sposób intencjonalnie zmierzający do upublicznienia negatywnego stosunku sprawcy do określonego podmiotu nie polega na stawianiu racjonalnych zarzutów, które mogą być przedmiotem debaty publicznej. Nie może być więc kwalifikowane jako wnoszące jakikolwiek wkład w debatę publiczną. A zatem analizowanie ingerencji swobody wypowiedzi nie sposób rozpatrywać w kategoriach godzenia w swobodę debaty publicznej, czy też ograniczenia prawa do dopuszczalnej w obej debacie krytyce. Podsumując ten fragment rozważań, trzeba stwierdzić, że artykuł 49, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń ogranicza wprawdzie wolność słowa, czy też swobodę wypowiedzi, jednak nie tłumi debaty publicznej, a jedynie eliminuje z niej wypowiedzi i zachowania demonstracyjnie lekceważące naród polski, Rzeczpospolitą oraz jej konstytucyjne organy. Kwestionowana regulacja musi być przy tym uznana za proporcjonalną sensu largo. Przesłanką, dobrem, dla którego ochrony jest dopuszczalne to ograniczenie, jest, jak już była o tym wzmianka, porządek publiczny. Dążenie ustawodawcy do zachowania, do ochrony porządku publicznego należy w kontekście niniejszej sprawy rozumieć jako nakaz stworzenia w państwie ładu prawnego umożliwiającego względnie spokojną koegzystencję jednostek różniących się między sobą poglądami. Jest oczywiste, że różnice światopoglądowe wpływają na wyrażane przez jednostki w debacie publicznej opinie, niekiedy emocjonalne, które mogą być czasem trudne do przyjęcia. W dobrze pojętym interesie państwa i społeczeństwa jest jednak, by po pierwsze, różniące się między sobą jednostki nie okazywały sobie w przestrzeni publicznej jawnego lekceważenia i publicznie się nie znieważały, a po wtóre, by takie negatywne uczucia nie były w miejscach publicznych demonstracyjnie okazywane podmiotom o najwyższym z woli ustrojodawcy konstytucyjnym znaczeniu. W wypowiedzi na rozprawie przedstawiciel rzecznika zauważył, że demonstracyjne nawet okazywanie lekceważenia i także w miejscu publicznym w odniesieniu do jednostki
nie jest karane. Natomiast jest karane, chociaż tylko jako wykroczenie w odniesieniu do narody i państwa. No to zwracam uwagę, że jest jednak różnica, mimo to, że każdy człowiek jest wartością wielką, jest jednak różnica, gdy chodzi o ochronę z punktu widzenia porządku publicznego, ale nie tylko, między ochroną narodu jako pewnej wspólnoty ukształtowanej przez wieki historycznie, które jest dobrym wspólnym, i państwa tego narodu, które jest dobrym wspólnym wszystkich. Wydaje się, że jednostka, gdy chodzi o takie lekceważące zachowanie wobec siebie, powinna sobie radzić sama różnymi sposobami, niekoniecznie przewidzianymi przez prawo. Natomiast tu chodzi o dobra najwyższe, dobro wspólne, jakim jest nasze państwo, i dobro wspólne, jakie jest wszystko to, co niesie ze sobą pojęcie narodu. Ograniczenie wolności słowa, przechodząc do tych kryteriów proporcjonalności, przez obłożenie sankcją wykroczeniową demonstracyjnego okazywania w miejscach publicznych lekceważenia musi być uznane za przydatne. Penalizacja tego rodzaju działań niewątpliwie działa chociażby prewencyjnie. Z tego, co przytaczano tutaj na tej rozprawie, wynika, że ten przepis nie jest bynajmniej nadużywany. Czy to znaczy, że jest nieprzydatny? To znaczy, że on nie jest instrumentem ograniczania swobody debaty publicznej. Natomiast sądzę, że działa prewencyjnie, że świadomość, że taki przepis istnieje, jednak działa jakoś wychowawczo i powstrzymuje może niekiedy takie niechciane, nieakceptowane zachowania. Skądinąd słyszałam, że również sprawcy tego zachowania, które stało się punktem wyjścia do wniesienia wniosku, nie zostali ostatecznie ukarani. Że sąd apelacyjny umorzył postępowanie, chyba w następstwie przedawnienia karalności. Więc na pewno nie jest to przepis, który by był instrumentalnie stosowany właśnie w celu ograniczania swobody debaty. Jest, wydaje się pozornie przepisem martwym, chociaż takim nie jest, bo jednak jest od czasu do czasu stosowany, ale na pewno z wielkim umiarem. Musimy poza tym pamiętać, że kodeks wykroczeń daje bardzo duże możliwości odstąpienia od ukarania, od poprzestania na środkach wychowawczych na przykład. A już orzeczenie kary aresztu jest czymś, musi być chyba czymś zupełnie wyjątkowym. Nie bez znaczenia jest także to, na co jako pierwszy chyba zwrócił tutaj uwagę pan poseł, przedstawiciel Sejmu, że gdyby został usunięty z systemu prawnego zaskarżony przepis, to część przynajmniej zachowań traktowanych dzisiaj jako okazanie demonstracyjne lekceważenia narodowi czy państwu mogłaby być raz pod w kategoriach znieważenia państwa, czy prezydenta, czy organu innego konstytucyjnego. Wydaje się, że więc jest nie tylko przydatna ta regulacja dla osiągnięcia celu, ale wydaje się, że ona jest konieczna, bo trudno sobie wyobrazić inne, mniej dolegliwe środki, które mogłyby zwalczać tego rodzaju, czy zapobiegać raczej tego rodzaju zachowaniom. I z tych wszystkich powodów Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżony przepis nie, chociaż ogranicza wolność słowa, to jednak jest to ograniczenie proporcjonalne zgodnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Dziękuję. Dziękuję pani sędzio. Wyrok niniejszy jest ostateczny i wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom zgodnie z przepisami o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję państwu.